Siema, tu Zielona Góra, zalana deszczem, dlatego dzisiaj siedzę sobie w szajbajkowym studiu i nagrywam Wam filmy. W tym odcinku mam przyjemność, prawdziwą przyjemność pokazać Wam przegląd funkcji nawigacji MyoCyclo 200 nawigacji rowerowej. Przyjemność, ponieważ w 10 minut Danielski rozkminił wszystkie opcje, więc każdemu to się uda. Już podczas uruchamiania będzie opcja pierwsza, czyli zmień profil. Jeżeli mamy w nawigacji wpisane kilka rowerów lub też kilka różnych osób, które wpisują swoją płeć, wagę, datę urodzenia, to podczas uruchamiania można od razu wybrać właściwy profil. Świetna sprawa. No i 6 kafelków. Kafelkowa budowa bardzo prosta. Duże kafelki, w które super łatwo jest trafiać. Bardzo mi się to podoba. No i zacznijmy w takim razie od podstaw, od ustawień, gdzie odnajdziemy się bez większych problemów. Może z jednym wyjątkiem, który Wam też od razu szybko wyjaśnię i sprawa będzie jasna. Profile, nic trudnego. Mogę tapnąć sobie utwórz nowy profil, mogę na przykład wybrany profil drugi, tak jak tutaj widzicie, edytować, tapając, jak to się mówi, pykając tutaj w ekran ten ołóweczek, no i wtedy mogę zmienić sobie nazwę profilu, datę urodzenia, to co nie są moje dane, chociaż 70 kg by mi się przydało na zawody, i typ roweru. Typ roweru się przydaje, ponieważ w ustawieniach nawigacji będziemy mogli wybrać, do jakiego typu roweru nawigacja dobierze jaki rodzaj trasy. Naprawdę świetna sprawa, czyli proste, gdzie jestem, nic prostszego. Klikasz, gdzie jestem, i kiedy masz sygnał GPS-u, ja w tym momencie tutaj wewnątrz nie mam, natychmiast odnajdujesz się na mapie, gdzie się znajdujesz. Świetna sprawa. Kliknijmy mapy, tutaj kilka ustawień, zoom automatyczny, czyli automatyczne przybliżanie miejsca, w którym jesteśmy, pokaż miasta, północ zawsze na górze, no i schemat mapy, tutaj mamy różne wybory, mieć, rosa, mgła, brzoskwinia, perła, rdza, czyli chodzi o wygląd, tym się nawet jeszcze nie bawiłem, nie ma tutaj nic trudnego. Ptaszkiem oczywiście zatwierdzamy, a przyciskiem zasilania cofamy, czyli jest to też przycisk exit jednocześnie. Wytyczne tras, bardzo fajne ustawienia. Po pierwsze, w tym przypadku nie przesuwamy sobie, nie scrollujemy sobie po ekranie palcem, natomiast możemy przesuwać wtedy, kiedy będziemy w opcji mapa. Mapy przesuwamy palcem, wszystkie inne funkcje scrollujemy sobie tymi trójkącikami w prawo, w lewo bądź góra, w dół. Mamy rower miejski i ustawienia, mamy rower szosowy i ustawienia, mamy rower górski i ustawienia. Piękna sprawa. Możemy ustawić, by unikać pewnego rodzaju dróg, zezwalać na nie bądź je preferować. I właśnie w momencie, kiedy mamy odpowiedni profil z odpowiednim rowerem, nawigacja dostosuje nam ustawienia do tego. Świetna sprawa, naprawdę bardzo mi się podoba ta opcja. Proste, co tutaj mamy? Drogi główne, trasy rowerowe, drogi gruntowe i brukowane. Wychodzimy i przejdźmy sobie jeszcze do zarządzaj teraz. Tutaj mamy historię, trasy, adresy, czyli tak, jeżeli jakieś adresy już wpisywaliśmy, ja wpisałem sobie adresy, czekajcie, żebyście mnie nie widzieli, tylko lepiej, o, trudne jest filmowanie strasznie takiego ekraniku. Boguszów Gorzce, tam dokąd jechałem ostatnio, Zielona Góra, mam adresy już gotowe, zawsze będzie łatwo sobie pomiędzy nimi nawigować. Historia, w tym momencie nie mam tutaj nic, możemy ją przeglądać. I też z historii prawdopodobnie możemy wybierać trasy. No tutaj na przykład jest trasa, którą sobie gdzieś tam się bawiłem. Mio Surprise mi, zaraz Wam też pokażę, o co w tym chodzi. I tak zwane POI, czyli Points of Interest. To są takie szczególne punkty. Tutaj w tym momencie też nic nie mam. Zresztą z nawigacją tylko na momencie byłem na dworze, więc nie łączyła się jeszcze na długo z GPS-em. Tutaj można wyszukiwać cokolwiek chcemy, sklepy rowerowe, restauracje, to co nas interesuje, i tym możemy też zarządzać w tym urządzeniu. Ok, tablicę wskaźników zostawię na koniec. Aha, właśnie, chciałem sobie zmienić na przykład jasność ekranu i tak sobie patrzę, że tutaj nie mam gdzie. Trzeba pamiętać, że jeżeli jest przycisk aktywny, przycisk przewijania, to jest jeszcze coś więcej. Informacje o produkcie, to każdy wie, o co chodzi. Jest to wersja oprogramowania, jeżeli gdzieś widzimy, że jest bardziej aktualna, będziemy mogli ją też aktualizować przez komputer. Natomiast właśnie w systemie mamy to, co mnie interesowało, czyli jasność ekranu. Możliwości regulacji są bardzo duże.
ekran ogólnie jest bardzo czytelny i ja tutaj ustawiam w połowie, myślę, że najlepiej to też kamera widzi. Timer podświetlenia, timer blokady ekranu, timer automatycznego wyłączenia, prościzna. Mogę zatwierdzić albo wyjść. Alarmy, jeżeli chcecie posłuchać, jak sobie klika, to proszę bardzo, kliknięcie w ekran, tak wygląda. Klawiatura, tutaj możemy jeszcze dorzucić opcję liter, możemy na przykład wybrać cyrylicę, co mi jest tutaj zupełnie niepotrzebne. Tu wybieramy język, fajnie, że jest oczywiście polski, zatwierdzam. Data i czas, tutaj chodzi o formaty daty i czasu. I tutaj, jednostki, my korzystamy tutaj z metrycznych. I to wszystko w ustawieniach, wychodzę przyciskiem zasilania i teraz sprawa, nad którą chwilę trzeba się zastanowić, tablica wskaźników. Informacje 1, informacje 2, wzniesienie, nawigacja, mapa, historia. To nie są, to nie jest widok tablicy, jaki nam się pojawia w momencie jazdy, tylko to są widoki różnych tablic. Wtedy, kiedy mamy włączoną nawigację, wtedy, kiedy mamy tylko mapę, wtedy, kiedy widzimy profil wzniesienia. Jak to ustawiać, zrobię w odrębnym tutorialu, tam, gdzie są instrukcje dotyczące tego, ponieważ w tym momencie niekoniecznie musi Was to interesować, a zajmie to nam 3 minuty. Czyli stąd wychodzimy, tu przejrzeliśmy wszystko. Czyli jeżeli chodzi o ustawienia, mamy sprawę rozpykaną. Jeżeli chodzi o trasy, tutaj na przykład mam trasę, którą sobie wyszukiwałem i tu by Wam się pokazały wszystkie trasy, którymi już sobie jeździliście. Jak coś źle ustawiam tutaj, to mi mówcie. Historia, nic prostszego. Tam, gdzie byłeś, to co robiłeś, pojawia się w historii. No i teraz opcja Surprise Me. Na czym ona polega? Mamy tutaj dwie możliwości. Chcemy się wybrać na przykład na 50-kilometrową jazdę albo na jazdę, która trwa określoną ilość czasu z określoną prędkością. Załóżmy, ja sobie tutaj chyba wpisywałem 2 godziny jazdy, 25 km na godzinę, czyli około 50 km. I kiedy wciskamy go, to już nie jest tłumaczone na po polsku idź, oblicza nam ten komputer 3 różne możliwości trasy, spośród których możemy sobie wybierać. Ja jestem w tym momencie w Zielonej Górze. Proszę bardzo, trasa płaska, płaska, trochę bardziej górzysta. Ptaszkiem zaznaczam sobie, jaką trasę chcę sobie wybrać. Jeżeli chcemy sobie ją podejrzeć, klikamy tutaj w lupkę i widzimy łączną odległość, nachylenia maksymalne i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna funkcja. Nie jeździmy utartymi szlakami. A tutaj w tym momencie przewijam pomiędzy tymi trasami. Zwróćcie uwagę, one mają kolory. To jest jakiś taki fiolet, czerwona i niebieska. Świetna opcja, Surprise Me, bardzo mi się podoba, warto jeździć ścieżkami, na których jeszcze nas nie było. A tu jeżeli chcielibyśmy po prostu przejechać jakiś dystans, chcecie setkę, piszcie setkę i Wam wtedy komputer coś zaproponuje. Surprise Me, mamy historię, mamy tablica wskaźników, po prostu możemy ruszyć bez włączania żadnej nawigacji, niczego i tutaj mamy wtedy 3 ekrany z różnymi informacjami ustawialnymi. To Wam jeszcze też dokładniej pokażę w przypadku ustawiania ekranu. No i w końcu nawigacja, bardzo prosta sprawa. Jak widzicie, te dwa kafelki są nieaktywne, ponieważ w tym momencie nawigacja nie jest uruchomiona. Tutaj mogę sobie wpisać adres mojego domu, czyli zawsze będzie łatwo kliknąć w nawigacji dom i jadę do domu. Tutaj jakieś tam adresy, które już wpisywałem, tutaj mam też Boguszów i Zielona Góra Centrum. Stąd wychodzę, trasy. Tu trasa, którą gdzieś tam sobie już kliknąłem, go, i on zaczął mnie tą trasą prowadzić. No i tutaj są te points of interest, czyli te punkty, sytuacje awaryjne, sklep rowerowy, gastronomia. Tutaj można jeszcze sobie wyszukiwać według nazwy. Tam można wyszukiwać jeszcze, gdzie to było. Tutaj według kategorii. Dom towarowy, centrum handlowe, bankomat i tak dalej, i tak dalej. Jest w czym wybierać. I to w zasadzie tyle. Poznaliśmy wszystkie najważniejsze, myślę, że może nawet i wszystkie funkcje nawigacji Mio Cyclo 200. W innym odcinku oczywiście będzie test tej nawigacji, jak ona działa, jak działa bateria, jak działa nawigowanie, prowadzenie nas. I jeszcze jeden krótki odcinek, w którym pokażę Wam, jak ustawić sobie całkowicie, spersonalizować ekran. Serdecznie dzięki za obejrzenie. Napiszcie w komentarzach, czy coś jeszcze więcej Was interesuje na temat
tej nawigacji, ewentualnie Wasze spostrzeżenia jako użytkowników tego sprzętu i trzymajcie się ciepło. Cześć!